Myślę, że wiele osób obstawiało tak ten finał. Część pewnie myślała inaczej, ale tak czy siak spotykacie się tu i w tym miejscu. Panowie, nie chcę tutaj uderzać jakiś pompatyczny ton, że to najważniejsza walka w waszym życiu, ale dać dupy w finale WBW? Słabo, słabo. Więc koncentracja. A wy, publiczność, pamiętajcie, że macie na swoich plecach teraz odpowiedzialność wielu, wielu, może nie pokoleń, ale roczników, które przychodziły na WBW i zachowywały się zajebiście, kiedy wjeżdżał takt bitu w finale WBW 2003, 2004, 5, 6, 7, 8 i tak dalej do pożygu. Wszyscy zachowali się godnie, hałasowali, uczestniczcie w tym wydarzeniu tak, jak powinniście. Zróbcie hałas dla finalistów! A żeby zawodnicy wiedzieli, o co chodzi, pokażmy im, Yakuza jest na miejscu, pokażmy im, o co dokładnie walczą, co jest sednem tej imprezy. 8 osób miało to przez rok w domu. Mogło się szczycić, zabierać nam melanż, cokolwiek. Jeden z nich zabierze go dzisiaj ze sobą. Będzie mu trochę ciężko, ale przyjemnie. Akcja jest taka, panowie, jako że jest to finał, wiemy, że macie dużo rzeczy napisanych na tę okazję, więc damy wam trochę więcej czasu, wiadomka. Wejście na temacik jest takie, jak było, 45 sekund, ale potem 3 razy po 30 sekund bez tematu. Grubas, uwzględnij to, 3 razy po 30 bez tematu będą lecieć. No i co? Papier, kamień, nożyce. 10. edycja Wielkiej Bitwy Warszawskiej, finał. 3-4. 3-4. Zaczyna Edzio. Ja wyciągam stoper. Herbata z wody po pierogach. Herbata z wody po pierogach. Herbata z wody po pierogach. Edzio. Wpadam na bit, ziomeczku, to jest zawsze konkretne. Jego panna to herbata, bo ukradł jej torebkę. I kiedy pada, to rozwalam ciebie szybko. Twój styl to jest herbata, bo to jest Lipton. I wiesz, że wpadam na scenę i daję braga. Co do herbaty, to teraz ziom jest moja saga. I wiesz, że jadę tu więcej, daję palce takim dranią. A z fusów to tobie wróżę przegraną. Wiesz, że kiedy wpadam, jestem dobrym ziomkiem. Jesteś spocony, jakby na ciebie wylali wrzątek. Kiedy wpadam, wchodzę z rymami. On jest jak czajnik, jak się wkurzy, to tymi uszami. I wiesz, że czeski to jest tłuste, on przy mnie jest jak pierogi ruskie. I wiesz, że wpadam na bit i daję to z miasta. Mój freestyle jest tu jak pierogi z ciasta. I wiesz, że robię to tak, wryj dziś tamci, bo kiedy wpadam, to lepsze niż pierogi babci. W sumie nieważne, ziomuś, jadę z powodem. Na tej scenie tylko lejesz wodę. Yo, Edzio, tyle w temacie woda po pierogach czy coś tam, herbata po wodzie po pierogach. A teraz czeski Lizak spod szafy. Lizak spod szafy. Yo, hej. Ty wiesz, kiedy ja wpadam, synu, jak na razie to masz zapędy jak piruk. Ale wiesz, dobra, to jest tym skutkiem. Ja jestem czeski, jak pierogi ruskie. Jeszcze raz, ej, dobra, teraz akcja. I wiesz, że kiedy wpadam, gram rap, grę ponad standard. Ale wiesz, to jest akcja pokaźna. Ale twój wolny styl to chyba wpadka. Jeszcze raz, wiesz, że to jest okazałe. Przypomnij mi temat, bo ja ciągle mam tu talent. Ale wiesz, że ej, czeski tu pędzi. Dlatego ten wolny styl to majstersztyk. Niech no go sobie, ziombel, przypomnę. To nie będzie tak strasznie frywolne. Wiesz, że dla tych styli, ziom, mam bombę? Ej, w sumie tu aczkolwiek, ale jeszcze raz, wiesz, że gramy tak to stale. Jego wolne style są jak z wody herbacianej. Ale jeszcze raz, dobra, to talent. Z fusów na pewno ci nie wywróżę wygranej. Dobra, ale ciągle mulisz. Możesz mi powróżyć, kurwa, z mojej kuli. Ale wiesz, że dobra, ej, jadę. Na razie to ci jak Aladdin, wypierdalam lampę. Wow. Czeski w temaciku i teraz już... Dobra. To było wejście na temat. Beat. Macie swoją opinię, a teraz 3 razy po 30 sekund sporo dobrego freestylu przed nami. Finał! Yo.
co do lizaka, ja gram na mikrofonach. Zjał obstranego lizaka spod szafy Jimsona i wiesz, że wpadam na bit, ty tu jesteś marny. Wszedł do szafy Jimsona, próbował wejść do Narnie i wiesz, że wpadam na bit, to nie fikcja. Jak już nawinąłem, stoisz tu z lizakiem jak policja. Lampę jak Aladdin, ciąg to jest dobra rozkmina. Nie wygrasz przy mnie, typku, nawet jakbyś znalazł Gina. I wiesz, że wchodzę tutaj z dobrym wynikiem. On znalazł Gina i go zalał tonikiem. I wiesz, że wpadam na mikrofon, mam tą główkę. Nie wygrasz nawet tu, jakbyś na głową miał żarówkę. I wiesz, że gram na mikrofony jak żarówka. Trzeszki, jesteś już dawno wypalony. Yo, przejście! Jimson! Jimson, Jimson, Jimson. Wiesz, że kiedy wpadam, no to jesteś niezły dureń. Ja na wolno ci robię tutaj akupunkturę. I wiesz, że kiedy gram, to mają pierwszą ligę. Masz teraz gorączkę w parku igieł. Jeszcze raz, ej dobra, to jest punchline. Ciebie czeka, typku, tu wyprowadzka. Jeszcze raz, ej dobra, to jest freestyle pijać. Chętnie byś go, kurwa, tu wylizał. A co do lizania, tu jest czeski. A ty w swoim życiu, kurwo, lizałeś tylko bledki. Jeszcze raz, ej, to jest kawał esencji. Ja tu nawijam, kurwa, jako pierwszy. Chcesz, żebym ci dał na majku tlen? Chuj z tego, i tak nie będziesz wiedział, o co będzie. Wiesz, że daję rap prosto z serca. Jakie bledki, idziesz do finału, to musisz skręcać. I wiesz, że robię to tak, zawsze jestem w formie. Przez tego typa Słowacja walczyła o autonomię. Kumasz, robię to lepiej. Takich łaków tutaj zawsze na klepie. Chciał być poetą jak Słowacki, to cię trafi. Chciał być jak Słowacki, ale był słaby z geografii. Gram to na muzie i wiesz, że pokażę to ci w tym momencie na globusie. I wiesz, że kiedy wpadam, to jest mój czas. Bo kiedy wpadam, zawsze tu zdobywam ten czas. I wiesz, że wpadam, jestem trudny. Przecinam ciebie w tym momencie w połowie jak równi. Co do Kosowa, to patrz jak to robię. Masz mordę, kurwa, jak po wojnie w Kosowie. Jeszcze raz, ej dobra, tak to lecę. Co ty wpadłeś, taki zbuntowany Czeczen? Czeczen, ja jadę na wolnym. Co do Czeczeni, zawsze jestem tu grozny. Ale wiesz, weź to, kurwa, wyczaj szczere. Ty grasz dziro tylko jak Terek. Wiesz, że dobra, ej, czeski, chwila. Ej, Terek, bardzo śmieszne imię dla Gruzina. Jeszcze raz, a jeszcze śmieszniejsze dla Gdańszczan. Wpierdoliłem cię, taka prawda bijać. I nie będzie, kurwa, nawet co zbierać. To co odpierdalam, to kurwa flow afera. Przejście! Po ostatnim wejściu. Wojna w Kosowie, ziomuś, ja to puszczam w miasto. Bo taki z ciebie raper jak z Kosowa państwo. Wiesz, że wchodzę zawsze tutaj z dobrym patentem. Na tej scenie, typku, będę prezydentem. I wiesz, że wchodzę na scenę i tak to widzę. Bo wolnym stylem to w tym momencie zdobyłem stolicę. I wiesz, że padam, gram tu z miasta. W tym momencie przenoszę stolicę do Gdańska. I wiesz, masz tutaj tego ziomka. Ale ty na bat nie przeniesiesz stolicy do Śląska. Robię to tak, jadę z tym łakiem. Po raz kolejny rozprawiam się tu ze Ślązakiem. Wiesz, że kiedy wpadam, daję talent. Limit zwycięstw ze mną to już wyczerpałeś. Przejście! Jau. Ostatnie wejście! Co do państwa, wiesz, że jadę całkiem spoko. Jak ty jesteś Polakiem, to ja nie chcę być patriotą. Jeszcze raz, ej dobra, jesteś przykry. Już, kurwa, wyjeżdżaj z ojczyzny. Jesteś żadny, na majku żadny. Nie nawijaj, kurwa, lepiej skocz na saksy. Wiesz, że gramy tak tu za ściu. Wpierdalam cię jak Bayern Monachium. Ale wiesz, że mam Bayer tu za ściu. Hej, jedziesz za frajer tu grajku? Nie wiem, wiesz, że daję tu chwilę. Jak Bayer, to mam dla ciebie aspirynę. Jeszcze raz, wiesz, że mam zajawkę. Ja nie patriota, ja mam tu pasję. Bo kiedy wiesz, obryram cel dziwko. Na dziś to jesteś ty, bo gram hip-hop. Mam ją jak Mel Gibson i to wszystko. Wpadłeś tu, przegrałeś, bo mogłeś się poślizgnąć. Ej! Ładnie! Nikt nie jest kurwą, nikt nie kradnie! Ważna sprawa, bo myślę, że jury ma grubą rozkminkę. Wy macie rozkminkę, ale pewnie też swoją ocenę tego wydarzenia. Dobra, musimy tak, musimy spełnić formalność, nawet jeżeli jest to tylko formalność. Jury ma swoje typy, więc zobaczymy. W każdym razie chciałbym znać waszą opinię. Wiem, że chcecie dogrywki, ale gdyby miało nie być dogrywki, bo tak się czasem zdarza na bitwie freestyle'owej, że nie ma dogrywki. Czy w takiej sytuacji, w takich okolicznościach przyrody, waszym zdaniem, mistrzem WBW 2012 na podstawie tej bitwy powinien zostać Edzio!
Czy może jednak w tej bitwie lepszy był i tym samym zostać mistrzem WW 2012, 10 edycji, powinien zostać Czeski! Lewa ręka to Czeski, prawa ręka to Edzio. Otworzymy historię jednym ruchem ręki. 3, 4. 1-1. Do gryweczka! W jakiej formule? Tak samo niezmiennie. Zmiana kolejności i temacik. Dobra, Czeski. Wygrałeś papier, kamień, nożyce, byłeś pierwszy, więc do grywce musisz zacząć. Takie są konsekwencje tej sytuacji. Zapamiętaj dobrze temat tym razem może, mordo. Myślę, że to ci pomoże. Kiła i mogiła. Ej! Ej! Czeski! To mogiła, ja to dobrze pamiętam. Po nim zostanie tylko cmentarz. Ale wiesz, że kiedy Czeski wpada, jego święto to 1 listopada. Wiesz, że kiedy wpada, ja dalej tutaj gadam. A ta ściera chyba, kurwa, tutaj nie ma prawa. Jesteś tak na wolno strasznie śliczny. Najlepszy przenosiciel chorób wenerycznych. Jeszcze raz, ej, dobra, dajesz słowo, ale na wolno nawijasz bezpłciowo. Jeszcze raz, ej, dobra, daję chwilę, a mi ździro tutaj nie wbijesz w waginę. No bo wiesz, to jest, kurwa, atak, to chyba kompleks, kurwa, wagina dentata. Hej, dentata, dobra, to jest niezłe, ale na wodo zaliczasz dentkę. Kiła i mogiła, ej, sprawdzaj to, stary, chyba dzisiaj byłeś zbytnio schorowany. Temat. Czeski w temacie kiła i mogiła. I odpowiada Edzio. Dogryweczka w finale. Ostatni krzyk mody. Ostatni krzyk mody. Yo, yo, yo. Jaka mogiła, w tym momencie jestem dumny. To nie wybory, ale wrzucam tego typa do trumny. I wierzę, wpadam zawsze, mam tu dobrą imprezę. Jestem ukrytym krzykiem w mieście, tak jak PZ. I wierzę, robię to nabicie i gram ten hardcore. A ty jak PZ możesz sobie ziom założyć radio. I wierzę, wpadam na scenę, ty jesteś tu dziwny. Jakie radio, przy mnie jesteś tylko radioaktywny. I wierzę, wpadam na mikrofon, jadę ładnie. Radioaktywny, bo jest tylko aktywny w radiu. I wierzę, robię to tak, ziomuś, robię to dalej. I wpadam na mikrofon, pokazuję tobie talent. Ziomuś, ty przy mnie nie jesteś bratni. To jak ten krzyk mody, bo dzisiaj jesteś ostatni. I wiedzę, wpadam, mam powody. Słyszę stukanie z szafy, a tam ubrania wychodzą z mody. Dobra, 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 dogryweczka. Zanim zdążycie się nad tym głęboko zastanowić, freestyle to jest kwestia chwili. Spontanicznie oceniamy, widzimy to, obserwujemy. Czy waszym zdaniem w dogrywce lepiej nawinął Czeski? Czy w dogrywce, waszym zdaniem, lepiej nawinął Edzio? Ja to słyszę, jury chyba jest gotowe. Warszawa, jesteście gotowi na werdykt? Kto zostanie mistrzem WBW tu i w tej chwili? Czeski to lewa ręka, Edzio to prawa ręka. 3, 4. Ej, Czeski! Warszawa!